Cześć, witajcie z tej strony SP, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej dynamicznej gry MMORPG Margona Szczura z 6 profesjami. Na samym starcie nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę wraz z subem, ponieważ zauważyłem ostatnio, że dużo osób ogląda, lecz mnie nie subskrybuje, a chciałbym tutaj kiedyś bić 17 tysięcy, bo już gdzieś brakuje około ze 150 osób. Więc, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Jak już pewnie się domyślacie lub nie, nie wiem jeszcze co dam w opis. Trwa tutaj mini event z chochołami. Nie wiem, czy tutaj w ogóle będzie drużyna na takie. Tutaj chyba nie będzie tutaj na tym. Ogólnie teraz trwają licytacje. Ja wam tutaj zaprezentuję to. Chyba, że będzie tu jakaś dziwna grupa. Nie, tutaj się raczej mniejszymi będą zbierać. Trwają licytacje w tym momencie. Więc wszyscy skupieni są tutaj jednak na. Proszę, tu jest na. Nie widzicie, ale jest o 22 osoby, jest tutaj. Ale zawsze na licytacjach najwięcej jest chyba w Tuzmer, ponieważ tam jest jakby skrzynka pocztowa obok, widzicie, nawet jak mi się mapa nie może załadować, tak, tu jest zawsze skrzynka pocztowa, nie wiem, co się zaczyna mi jąkać, nie wiem, czy chyba na treningach już za dużo ciosów na głowę przyjąłem. Obok aukcjonera, tutaj jest na ten moment 45 osób. Ogólnie myślałem też, żeby sobie coś wylicytować, ogólnie ceny, jakie tutaj są za te przedmioty, ja wam nawet pokażę. Chciałem sobie na 210 paladyna wylicytować broń. Niestety prawdopodobnie nie wyjdzie, ponieważ ostatnie tam zeszły za mnóstwo pieniędzy. Może spróbuję tutaj za godzinę za esełki, chociaż żeby od zimna sobie, wiecie, kupić, bo no na pewno, jeżeli przy takim, myślę, że do roku oczywiście, do kolejnej licytacji wbiję ten level, myślę, że przyda mi się takie coś, chociażby na sam dobry początek, ale to jest nic. Ogólnie muszę na moim e-space'ie, wybaczcie też za moje krzesło, kiedyś kupię sobie nowe, bo to już jest stare, ale na moim tutaj e-space'ie, który stoi sobie tutaj na dziku, tu w ogóle mam parę unikatów, muszę wycofać sobie Expo, bo zaraz tutaj przebiję 48 poziom, wbiję 49, przez co niestety będę wtedy zmuszony restartować tą postać. Tutaj jest też 25 osób, mnóstwo jest ich tutaj wszystkich, a nie chciałbym tego bardzo robić, ponieważ czasem sobie tutaj klanowo, z klanem New Hope, bijemy Patryka. To jest taka w sumie postać, poza tym, że ma jakieś dwie takie, o takie olegi. Gdzie się tutaj cofało? Nie wiem, czy u niego się nie cofało. O, ten odejmuje doświadczenie. Ile to jest? 11M? Nie, czekaj. 2, 3, 4, 5, 11M. Nie, to 11M, czy SL-ki to chyba. Weźmiemy sobie 11M stąd. To jest ogólnie też taka postka właśnie, że gdzieś tam gram sobie w CSK czy coś, to ją sobie stawiam na dwójce i gdzieś tam sobie wszyscy razem bijemy. Lubię ogólnie tą postkę. Musiałem tutaj też nigdy nie zmienić, ponieważ... Gdzie jest mój hajs? Gdzie jest mój hajs? To jest też kolejne bardzo dobre pytanie. Tu jeszcze w ogóle mam jakieś... heroiczki, które od was podostawałem, za co bardzo dziękuję. Tutaj są heroiki, które ze sobą przeniosłem. Hajs jest chyba na 63, jak się nie mylę, ponieważ miałem głupi pomysł, że z całym hajsem, który mam, na pewno zalicytuję wszystkie bronie. Niestety tutaj, jak możecie się domyślać, moja głupota tym razem wygrała, ponieważ no, to jest klasyk, to nie jest priv. Chociaż na privie też ceny są wręcz ogromne, to no jest kolorowo. Ogólnie tutaj połapałem sobie troszeczkę heroików, ja sobie tutaj wszystkie je powrzucam. Tutaj sobie chyba zrobię taki pod heroiki właśnie slot. To sobie dam tu, to w ogóle możemy dać tu. To wszystko też bym powywalał, tak żeby, wiecie, mieć jedną całą na heroiki zakładkę. Tutaj są jakieś bronie. Dobra, te buty zresztą też możemy dać tutaj sobie. O, to wszystko niech sobie tutaj leży.
ten pierek z patryka, to nie wiem też po co jest mi potrzebny, ale niech sobie leży. I tutaj wrzucamy wszystkie ciekawe przedmioty, które mi spadają. Zawsze się przydadzą do ulepszenia, a te niezwiązane się kiedyś sprzeda. Te w ogóle bardzo dużo dają do ulepy, więc je na pewno wykorzystamy. Dobra, ale za dużo tutaj o tym. Ogólnie mam już 132 poziom chyba, zaraz zresztą wejdziemy na tamtą postać, to wam pokażę. Czyli tutaj musimy sobie pobrać 8M, tak bezpiecznie, żeby było. Tutaj się zbierałem też na tego chochoła, więc jak wycofam sobie tutaj expa, to może spróbuję się tam też przejść. Dobra, hop. Tak, tak, tak. Zapłać złotem. No i dobra, wycofano nam cały level. Zobaczymy, czy tam coś się w ogóle dzieje, bo jak nie, to pewnie wrócimy na E2. Tylko ja chciałem, o tutaj ten, bo jeszcze jakbyście nie wiedzieli, to nie dość, że na chochoły, to macie jeszcze ile jest tutaj w ogóle osób? 7. Nie wiem, czy tutaj tak się zbierzemy szybko. Chyba nie. Dobra. Jak tutaj się więcej osób gdzieś pojawi, to może się tutaj lognę, jak już będą bardziej wołać. Ogólnie, tutaj mam 132 poziom. Jak tutaj widzicie, mam strzałkę, ale, bo ja tutaj sobie ogarnąłem, robię sobie ostoję marzeń. Już tutaj parę questów mam wykonanych. Mam tutaj parę questów wykonanych. I zrobiłem czerwone bestie, zrobiłem tutaj to. Zrobiłem też to z tym kapitanem, żeby wszystko sobie zsumować, żeby wszystko sobie szybko zsumować i od razu na błogo na questy trochę pobijać leveli, a później dalej exp. Ogólnie fajnie leci, przez to, że mam EQ ulepszone na plus 5, idzie to bardzo fajnie, ale teraz wam pokażę po prostu perełkę, co się stało przypadkowo ogólnie. Słuchajcie mojej historii. Otóż jestem sobie chyba w piątek, przed pracą zbieram się, już mam wychodzić z domu, no i dostaję pinga, że jest przyzywacz. Jest przyzywacz, więc myślę, no dobra, podejdę. Szybka grupa, no i zazwyczaj się tam długo zbierają na tych grupach, więc zostawiłem po prostu postkę i poszedłem sobie pakować jedzenie do pracy. Pakować jedzenie, nie że robić, też żebyście nie pomyśleli, że jestem jakimś kulinarnym tutaj mistrzem. Otóż nie, ponieważ mam pudełkową dietkę a nie powiem z czego, ponieważ zawsze mogli mi za to zapłacić, ale nie zapłacili, więc po prostu ich jem. I złapałem hełmik, drugi, jak widzicie, mam dwa hełmy, takie same, takie, żeby sobie porównywać, jeden jest na plus 5, a drugi jest zwykły. Tutaj ogólnie chyba mogę wyciągnąć wszystko z tego, ponieważ coś się w tym hełmiku zmieniło. Jeżeli dobrze tak kojarzę, bo to jest tutaj takie coś pod, jak widzicie, pod zręcznością. Pokazuję wam palcem na monitorze, to jest też jestem super gość. Więc prawdopodobnie będę mógł sobie cofnąć stąd wszystko, całą tą ulepę. No a tutaj jest taki drugi. No prawdopodobnie będzie no niestety na spalenie. Albo po prostu jako taki po prostu artefakt będzie u mnie leżał. Ale moi drodzy, też dostałem tutaj takie urodzinowe od zastępcy łapki. I pomysł jest taki, żeby te łapki sobie po prostu ulepszyć z tego hełmiku na 5. Tą zbroję, którą mam na 3, wyciągnąć i ulepszyć sobie tą zbroję i te buty wyciągnąć. Czyli miałbym o coś takiego. Nie wiem, czy rozumiecie. Tak, tak. No i tutaj no pierek ten lub z sebekiem. No i hełmik zwykły. Więc wtedy będę mógł sobie nosić dwa hełmiki. Powiedzcie mi, czy to jest dobry w ogóle wybór. Na szyję, no prawdopodobnie jak już tam będę miał, tu będę miał dotyk, więc nie ma co sensu grać na podwójny dotyk, więc mogę grać albo tutaj na klątwie, albo po prostu na fizycznej osłonie. I wtedy pierek z sebekiem. No takie są tutaj propozycje zamian. Ogólnie te buty Wydają mi się lepsze, chciałbym je bardziej ulepszyć. Bardzo lubiłem te buty z Legby. I zresztą możecie mi dać znać, co o tym sądzicie. Znacie się na pewno na tej grze troszeczkę lepiej ode mnie. Ja tak już nie grywam aż tyle, nie siedzę tak w tych nowinkach. Poza tym jestem marnym prywiarzem, więc to akurat nic nowego. Więc udało mi się złapać legendę, zdublować
to nawet nie, że złapać, bo zdublować przez przypadek, ale no cóż, nie pierwszy, pewnie nie ostatni raz się takie coś tutaj wydarzyło. Czy jest tutaj grupa? Czy jest tutaj grupa na tego 40? Czy też oni sobie tutaj stoją? Jest tutaj aspirant Śliwa, jest tutaj Lola, ale tutaj chyba nic nie... Chłopco pisze, za 5-3 łowca Skibidi. No nie, złe Skibidi i Sigma. A jak stanę tutaj koło nich, to dostanę jakąś grupę? Mam nadzieję, że tak. Tylko, że nie wiem, czy oni coś się tutaj w ogóle zbierają. Ten gdzieś wchodzi, więc prawdopodobnie się zbierają. Tego gościa trzeba zapytać chyba. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj, żebym go namierzył, jak on się nazywa. Macie grypy. Tutaj się na Regulusa te zbierają. Ogólnie, jak wiecie, ja nie przycinam odcinków, więc nie chciałbym tutaj... O! Proszę bardzo, jak elegancko. Na mistrza sobie wybijemy. Nie chcę tutaj po prostu robić cięć jakichś niepotrzebnych. A tutaj przy okazji się zapałem na drużynę. Zobaczymy, co nam poleci. Ostatnio poleciała legenda z tego Chochoła. Chociaż nawet nie wiem, czy dokładnie z tego, czy z 80, ale w statystykach tutaj. O, to jest też ciekawa statystyka. W pierwszym moim... Co tu się stało? Halo! Ojoj, to my tutaj glebę zaliczyliśmy. W pierwszym moim biciu 144 też mi się, że tak powiem, udało zobaczyć legendę. Okienko ode mnie, co prawda, no przecież nie u mnie weku. Czekajcie, tutaj coś poszło nie tak. Tu poszło coś nie tak. Wbijemy tutaj jeszcze raz. No, delikatnie nie wyszło. Mamy jednego maga. Tutaj ogólnie sobie chłopaczki widzę awczą. Mamy też 40. Bijemy z takim, jaki ma największy level, czyli 53. A 53 ma tutaj ten mag, który ma tutaj plastikową koronę. Ogólnie zauważyłem dziwną statystykę, że bardzo dużo osób posiada koronę otchłani tutaj na klasiku. Ja się... Tu rodzi się moje pytanie. Powiedzcie mi skąd. Naprawdę dużo ludzi, którzy... Ja sobie lubię, tak wiecie, jak gdzieś expię, jak gdzieś chodzę, czy nawet jak stoję gdzieś sobie witchan, to lubię sobie popatrzeć na EQ danych osób i zastanawia mnie, jakim cudem ja, osoba, która zrobiła mnóstwo tych otchłani, gdzieś tam wszystkiego tego patrzyła, nie ma korony otchłani, a Dyzio XD Paladyn 121 ma taką koronę. Co prawda, poza koroną ma miecz od Unila i buty od Tuni, ale on ma miecz. Ma tą koronę. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Czy tylko ja nie mam tutaj takiego jakiegoś farta do tych legend? Czy o co chodzi? No, nie mam pojęcia. Ale no mam nadzieję, że tutaj ubijemy, bo zaraz się na Regulusa rzucimy. Zaraz się rzucimy tutaj na... Ja mam tutaj mistrzostwo walk. Zaraz się rzucimy na Regulusa. Fajnie też, jakbyśmy tutaj ubili to. Ogólnie też zauważyłem takie pewne tutaj kłamstwa na tym klasiku. Mimo, że się zbierają na jakiegoś kolosa i jest na przykład 3 osoby, to zawsze oni dodają te 2 dodatkowe. Tylko po to, żeby ktoś szybciej wbił. I ja daję się na to łapać. I ostatnio gość napisał. Był już po prostu gość. No, przekot. Napisał 8 na 10. I ja biegnę. Biegnę tam. Przychodzę. No, zgadnijcie. No, 2 na 10. I... No, jestem po prostu robiony na to. Dobra, tutaj jest szansa, że ubijemy to. Tutaj mam nadzieję, że F zaraz dadzą, bo... O, i dla mnie oczywiście leci unikat. A my sobie w tym czasie tutaj skoczymy jeszcze na Regulusa, bo no, tak jak mówię, nie biłem tutaj dzisiaj żadnych tanów. Patrzcie, on pisze 7 na 10, wbiję i pokażę wam, że tak nie jest. Tu mam nawet kamyk na Regulusa. Niestety te 2 kamienie, które musiałem sobie tutaj zrobić, są poustawiane na pajęczą matkę i właśnie na Regulusa, no ponieważ... Nie da się ich przerzucać przez depo, ja sobie tego niestety nie doczytałem i myślałem, że będę miał ultra fajne kamyczki,
a się jednak okazało zupełnie inaczej. Fajnie, że się tutaj szybko drużyna zebrała, to nie trzeba będzie też dużo czekać. Tu jest jeszcze jakiś GOAT z Nertusa, zobaczymy jego EQ. No GOAT, no GOAT. Tutaj jest eleganckie EQ. Lubię bardzo. Ktoś napisał Regu z Jupiterem. Napiszę pozdro. Napiszę pozdro. Nawet nie wiem, że. Często ogólnie jest tak, że wbijam na jakieś tutaj herosów. Wbijam na jakichś herosów. Czy też kolosów. No na Tytanów, no niestety jeszcze nie jestem zapraszany. I właśnie często ludzie piszą, siema, mamy na odcinku, a często jest tak, że jak gram po prostu poza, wiecie, nie zawsze mam włączone nagranie, ale tutaj tym się udało, więc pozdrawiam cię, Goat z Nertusa oraz Dimitrescu. Mam nadzieję, że nie przekręciłem niku. Mam zrobić zadymkę, więc czy jakoś tak to robił słynny tutaj Meduza. Napiszę zrobione. Dobra, będziemy bić. Będziemy bić, mamy tutaj jednego maga, dwóch łowców, dwóch tanców, dwóch paladynów, trzech wojowników. Zobaczymy też jego EQ. Jak już się tutaj. O chłopie, ten co ma EQ? Na plus 4, na plus 1, na plus 2. Skąd oni na to mają? Po prostu. Chyba, że ma tu jakiś większy level. Ma na pewno większy level. No ma 114. Ma 114, ma 113. O! Ej, to jest elegancki profil. Nigdy nie widziałem. Ja po prostu nie muszę mieć dźwięku, a słyszę, że tu jest słynny tekst, że o piwo prawie wylałem, a tutaj leci Leno Paleno. Tutaj też, o tutaj legendy jakieś. Dobra, teraz muszę zamknąć jego tutaj, o. Pyk. Mogłem sobie założyć jakieś błogosławieństwo, ale liczę, że tutaj na F to wszyscy ładnie rozwalimy. Wszyscy piszą FFF. No i oczywiście ja ląduję tutaj z heroiczkiem, a czyli z unikatem, a oni tu mają jakieś eleganckie heroiki, ale ubite, więc to się liczy. No i co, moi kochani, tak się dzisiejszy odcinek prezentuje. Ja, jest godzina 20, więc myślę, że niedługo się zacznę tutaj brać za questy, za jakieś różne akcje. Tu też mi ostatnio buty poleciały. No i mam nadzieję, że w następnym odcinku zobaczycie już troszeczkę wyższy tutaj mój level. Ogólnie też znalazłem w depo jakieś takie rzeczy, które kiedyś pewnie były warte, teraz są niewarte. I chciałem je sprzedać, lecz niestety nikt nie chciał kupić. Więc prawdopodobnie trzeba będzie je odłożyć do depozytu. I expić dalej. Ogólnie też korzystałem już sobie tutaj z dwóch błogosławień. Zostało mi jeszcze ich tutaj trochę. Tutaj sobie wziąłem jeszcze te takie mniejsze. Tutaj mam w razie jakichś właśnie kolosów czy innych tego typu rzeczy. Przygotowane, ostatni ratunek, w sumie podwójny, bo z tego też mam ostatni. No i co, moi drodzy? I tak tutaj się póki co prezentuje klasik. Gra mi się ogólnie spoko. Nie wiedziałem też, jak tu będzie. Gra mi się spoko. Z takich ciekawostek na przykład. Nie spotkałem się jeszcze z botem. Nie spotkałem się z botem. Ale spotkałem się na przykład z osobami, które na przykład atakują mnie gdzieś tam na tych ekspowiskach. Ja oczywiście lecę zaraz. Ja zaraz lecę, bo mają lepsze Q. Ale na przykład jak ktoś mnie zaatakuje ze słabszym Q i wygrywam, ja wtedy wiecie, cieszę się, źle, ale jestem gość. Po czym ta osoba wpada 300 i mnie na strzała gdzieś wynosi. Więc spoko. Też ostatnio zauważyłem jakąś taką tendencję. W ogóle możemy sobie tu jeszcze jakieś przejście zrobić. Co by ten odcinek nie był za krótki, bo mam dzisiaj dużo czasu. Odkryłem też takie fajne ekspowisko, czyli odkryłem to może nad wyraz słowo. Przeczytałem na forum. Przeczytałem na forum, że korredy, które kiedyś były pod Nidhal, teraz są tutaj pod Tuzmer i można sobie na nich śmiało expić. Więc co jakiś czas tam sobie wbijam. Co jakiś czas tam sobie wbijam. Ogólnie robiłem takie przejście, a w sumie nie musimy iść na korredy. Może za ten czas, jak wszyscy są na aukcjach, to będą sobie gobliny tutaj stały. Bo na goblinach też już tutaj robię małe przejścia. Stoją, więc lecimy. I o czym to ja mówiłem? No, że na przykład jak expiłem, wiecie, na privie, no to zawsze gdzieś, jak udało mi się
jak udało mi się całe ekspowisko wybić, to się po prostu logałem na inną postać. Tutaj robię tak, że kończę jedno ekspowisko, idę na drugie, czyli na przykład robiłem tak, wybijałem C berki, z berków szedłem na orki, z orków szedłem na te molochy, nie molochy, tylko koredy, no i tak jest, jak po prostu kółeczka robiłem, więc całkiem. Oczywiście no tutaj za jedną dwójkę to jest 0,20%, więc trzeba takich 5 ubić, żeby mieć pełen procent. Leci to troszkę wolniej niż na privie, ale nie ma też tragedii. Szczególnie dużo daje to błogo. Mam ich jeszcze chyba z 20, 28 wliczając z tym. Liczę, że na Halloween też będą błogosławieństwa z expem. Bardzo bym chciał, żeby były, nie wiem czy wy kojarzycie, ale były kiedyś takie fajne błogosławieństwa, które nie dość, że były legendarnym błogosławieństwem, to jeszcze miały w sobie expa chyba 111%, więc to jest naprawdę bardzo dużo. I było to właśnie na Halloween. Fajnie jakby takie coś zostało też przywrócone, ponieważ z pewnością bym jakieś tam questy porobił i się tym pobawił, nie? Też tutaj udało mi się wreszcie założyć po wielu, wielu latach mieczyk na 130 level, który leżał w depozycie od 2016 roku, od Halloween, czyli za niedługo będzie równe 6 lat. Jakie 6 lat? 8 lat, co ja gadam. I to jest... Doskonale pamiętam też, kto mi to sprezentował, bo nie mam ogólnie dobrych pamięci do ników, ale pamiętam, że Konerdi z Telavela sprezentował mi to na którymś z live'ów czy tam odcinków, więc serdeczne pozo dla ciebie. Śmiałeś się kiedyś, że szybko tego nie założę, bo miałem wtedy 105 level, a tutaj cię zaskoczyłem, po 8 latach zakładam to, więc mam nadzieję, że ci głupio to jak oglądasz. jeżeli jeszcze fotografujesz, zaraz zobaczymy w ogóle, czy Konerdi jeszcze gra. Konerdi Margonem. No biceps, o. Czyli gra. No, o tutaj. Ty, to on mi to kiedyś dał, teraz sam nie ma? To jest ogólnie Konerdi. Konerdi ma wszędzie dobre ku. Tutaj ma takiego tropka, że jak ja, zanim ja bym takiego sobie złożył na świecie publicznym, to no, myślę, że minęłoby z jakieś 25 lat plus minus. Ogólnie też taką ciekawą sytuację zauważyłem ostatnimi czasy. Zawsze jak idę spać, to oglądam sobie TikToka. Bo tak właśnie nawiązanie do tego, że Konerdi też gdzieś tam nagrywa. Oglądam sobie TikToka i zauważyłem ostatnio bardzo dużo live'ów z Margonem na TikToku. I jest jedna babka chyba, nikt, ona ma absencja, abstynencja, absorpcja, coś ala tego. I to nie jakaś taka młoda babka, czy też, żeby nie było, że mówię, że jest stara. No taka o w moim wieku, plus minus. Co tam robi live'y. Jest też ziomuś jakiś, co tam na chyba Pandorze. Nie na Pandorze. Na jakimś takim privie, gdzie gra dużo osób. Też widziałem, że 300 wbija, więc live i jakieś wstawki z Margo na TikToku po prostu wiodą teraz prym. Nie spodziewałem się tego. W sumie, jeżeli chodzi o live, no to gdzieś tam, jak zaczynałem ja z Donamisem, to w sumie tylko my to robiliśmy. Był jeszcze chyba jeden ziomek, co gdzieś tam na Twitchu to jakiś czas robił. No, ale no nie spodziewałem się nigdy, że Margonia dotrze nawet na TikToka. Jakby to jest platforma poświęcona gdzieś tam krótkim filmikom, a tu proszę, dzieje się takie coś. Dobra, gobliny wybite, trochę tutaj expa wpadło, zbierają się na kukłę na 70 od 6.0 do 7.3, więc może mi się uda teraz tam wejść. Jestem. Czekaj, który to tam zbiera? Adamero. Napiszę mu zap. O, jest. O, jestem 10. No i elegancko. Jeszcze tutaj sobie klątwę założymy. Bo tutaj mam tylko fizyczną i dotyk. Ogólnie plan na tancka tego jest taki, że jak już będę gdzieś miał w okolicach 210,
to na pewno ten tancerz poleci na 113. Zdecydowałem, że na 113 będzie tancerz ostrzy, ze względu na te buty, które posiadam. Prawdopodobnie zatrzymam się na 210 na Paladynie, ponieważ początkowo miał być to tancerz ostrzy, jednakże mój serdeczny przyjaciel Siekierka, który to właśnie on wpadł, ostatnio troszeczkę was wprowadziłem w błąd, on wpadł ogólnie na pomysł, żebym sobie tutaj przeniósł 125, tak zasugerował mi to. On właśnie będzie grał tancerzem ostrzy tam, więc nie chciałbym sytuacji, że będziemy razem sobie na przedziale, w jednym prawdopodobnie klanie i że będziemy grali osobnymi, takimi samymi profesjami. Będziemy sobie po prostu pomagać nawzajem w itemach, czyli jak ja lotnę coś na niego, dam mu, on lotnie coś na mnie, da mi. A tak to byśmy sobie po prostu podbierali, co na przykład zrobił mój zastępca kiedyś na chyba Badziorze. Że wszyscy, całą trójkę, czyli ja, Mat i Maciek, mieliśmy osobne jakby profesje, żeby każdy miał coś na siebie. Po czym Maciek, będąc paladynem ze złożoną już zbroją na 210, na przykład stwierdził, że a co mi tam, będę łowcą i wszystkie legendy będę podkupywał Michałowi. I tak oto się dzieje po dziś dzień. Ale na szczęście on niedługo wylatuje do Indii, przestanie się myć i będzie się w jakimś... będzie w jakimś tipi czy innym szałasie żył, więc przez jakiś czas będę miał spokój, bo mam nadzieję, że Margonem nie działa w Indiach. Mam taką nadzieję. Jeżeli działa lub ktoś był, to możecie dać znać, to będę przygotowany. Czego oni nie chcą na mistrza? Czego nie chcą oni na mistrza, skoro tutaj jest taka potężna drużyna? Ave Mario się tutaj loga stąd, więc pomału tutaj tracimy zasobność. Ludzi. Tutaj ma całe heroiku. Tutaj gość ma. O tym mówiłem. Każdy. Każdy ma tą koronę otchłani. Każdy. No. No widzicie. O, chłopca grają. O, i poleciała mu korona otchłani. Nie wiem, o co chodzi. Ten ma nawet łapy z dzika. Fajnie. Więc tak to się prezentuje, że ten tancer raczej wyląduje na 113 poziomie. Widziałem też, że fajnie ten przedział jest aktualizowany. Ja chyba już z jakieś 2 lata nie grałem na tym przedziale. Ostatni raz chyba na Badziorze. Więc na pewno będzie to dla mnie też coś nowego. Nie wiem, co z postacią 8-3, bo na pewno będę chciał zostawić sobie jedną na 4-8-4-9. Być może dać ją na 4-3, ponieważ jest tam też wtedy nie otchłań, tylko krwawa kopalnia, więc wszystko zależy, czy uda mi się jakieś tam eku sobie pozyskać, ale nie wiem, co z 8-3, bo on taki zostaje po środku. Nie wiem, czy go może gdzieś wyżej nie wbić, na jakiś pomiędzy, wiecie, 113 a 210, jakiś, nie wiem, 106-7, czy tam 106-3, bo tutaj nie może być 106-7. Ogólnie możecie mi napisać, jakie tam przedziały na przykład polecacie. Dobra, ubijemy to dzisiaj, bo stoimy tutaj, kręcimy się, ten Adamero. Powiem tak, nie zdziwiłbym się, jakby Adamero tutaj miał całe EQ takie i tutaj miał tą koronę otchłani. Ale no, bijmy to, proszę. Napiszę, bijmy. Bijmy to, please. Ja tank czy dwuręka? Jezu, ej, trwa to naprawdę za długo. Za długo to trwa. Ja nie biję. Dobra, to jest jakiś paladyn. No ja tutaj nie wiem w ogóle, czy szansa jest ubicia tego na mistrzu. Ten ma jeszcze tarczę z 2014 roku. Co to jest w ogóle za konto? Ja muszę zobaczyć. To jest dobry Bartek. Dobry Bartek. Dobry Bartek. Na każdym ma jakąś praktycznie legendę. Tu ma nawet 3. No tutaj nie ma, ale... Dobra, bijemy to już. Ej, zaraz ja to zaatakuję. No ja napiszę lej. Wszyscy są, no przecież wszyscy są na mapie, no przecież jest tutaj, po co jest dodatek gracze na mapie? To zaraz się błogo skończy. Dobra, tutaj Adamero padł, no jakby no nie spodziewaliśmy się tutaj. Ale Adam... O Jezus Maria.
Adam Aero, mimo że jakby, nie wiem czy to tak działa, ale jak on teraz nie da F, to my to będziemy tak 3 lata bić. O Chryste. O Chryste, ja się nie spodziewałem tego, że to aż tyle. Mogę zaproponować im tutaj F? Jezu, G napisałem. F, proszę. Przecież to będzie lata trwać. To będzie trwać lata. Dobra, idzie już trochę szybciej. Ten awczy. Ten awczy. On padł. No wiem, właśnie. Czekajcie. Bo teraz jest tak, że jak on padnie, to mimo że on wciśnie F, to tutaj się nic nie dzieje. Tak? Ja dobrze to rozumiem? Tak. Jak tu przyspieszyło. Ale uni. Ale uni. Uni spadło. Dobra. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Pół godziny. Pół godziny, więc zdążycie w tle nauczyć się matematyki do tego odcinka. Zdążycie napisać maila w pracy. Lub zdążycie się wykąpać, bo mam nadzieję, że na pewno nikt tego nie słucha do kąpieli, więc to już od razu, ale gdzieś tam w pracy, gdzieś tam w tle sobie możesz puścić na słuchaweczce, posłuchać. Ja ci dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam cię na również moje inne odcinki. Zapraszam cię za subskrybowanie kanału, ponieważ jak już wspominałem, bardzo niewiele brakuje do 17 tysięcy, które chciałbym tutaj niedługo sobie zdobyć. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na mojego Instagrama espaceking, ponieważ tam zawsze wiesz, kiedy będzie odcinek, więc zafollowuj sobie. No i co? Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, miłego weekendu. Hejo!